Jaką rybę zjeść na obiad? Zacznijmy od sklepowej półki. Co możemy na niej znaleźć? Ryby dostępne są także pod postacią przetworów. W Polsce dużą popularnością cieszą się konserwy, na przykład takie. Jemy o wiele za mało ryb. Powinniśmy je spożywać przynajmniej 2 razy w tygodniu, w tym chociaż raz tłuste ryby morskie. Dlaczego ryby są ważne w naszej diecie? Są one przede wszystkim cennym źródłem kwasów omega-3, a także innych składników. Kwasy tłuszczowe omega-3 pełnią wiele ważnych funkcji w naszym organizmie. Jakie ryby wybierać? Najlepiej te z certyfikatem. Zobaczcie nazwy ryb, które jak najczęściej powinny gościć na waszych stołach. Zakup ryby to nie wszystko. Sposób przygotowania jest bardzo ważny. Jak zdrowo przyrządzić rybę? Może warto sprawdzić to w praktyce. To prosty przepis na pyszne danie. Zachęcamy do gotowania. Dwie porcje ryb w tygodniu dla twojego zdrowia.